owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż się znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki, mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która mi zginęła. Tak samo powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, o dwóch rzeczach chciałem dzisiaj wspomnieć. Pierwsza to wszyscy kojarzymy te skrzyneczki takie, które się w różnych miejscach znajdują i które są zatytułowane Zgubione i Znalezione. Lost and Found. W wielu miejscach to jest, u nas w kościele też jest taka skrzyneczka z różnymi szaliczkami i innymi czapeczkami. Nie wiem, czy wiecie, że w ogóle jest taka strona internetowa, która służy jako taka skrzyneczka dla całego świata. Na takiej stronie internetowej www.lostandfound.com można znaleźć Lost and Found dla całego świata, takie globalne Lost and Found. Ludzie wpisują tam rzeczy, które zgubili i ludzie wpisują tam z całego świata rzeczy, które znaleźli. Ciekawa strona, zajrzyjcie sobie. Oczywiście rzeczy, które są znalezione, jest dwa razy mniej niż tych, które są zgubione. Zgubionych jest dwa razy więcej niż tych wpisanych, znalezionych. Ale mówię o tym dlatego, że dzisiaj Ewangelia jest właśnie na temat zagubionych i znalezionych. Dzisiaj Jezus o tym mówi. I wszyscy wiemy, że zgubienie czegoś to jest przykre doświadczenie. Jak się coś zgubi, to człowiek się stresuje, denerwuje się, martwi się. Jak się coś zgubi, to jesteśmy zestresowani, to często się boimy o to, co będzie. No i zwyczajnie jesteśmy smutni. Więc zgubienie czegokolwiek jest zawsze trudnym doświadczeniem, przykrym. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, że Pan Bóg tak się właśnie czuje, jak widzi, że gubią się Jego dzieci. Pan Bóg tak samo się czuje, jak widzi, że jakiś człowiek od niego odchodzi. Zobaczcie, że Pan Bóg nic innego nie robi, tylko szuka swoich dzieci. Pan Bóg nic innego nie robi, tylko ciągle szuka swoich dzieci i się martwi o te zagubione. I się biedny Pan Bóg naprawdę naszuka tych swoich dzieci, bo ma kogo szukać. Ale ta Ewangelia też dużo nadziei daje nam. Ta Ewangelia daje nam dużo nadziei, dlatego że ona nam pokazuje, że Pan Bóg zrobi wszystko, żebyśmy my nie trafili ostatecznie do tej skrzyneczki, która się nazywa zgubione na zawsze. Są takie rzeczy, których nie znaleźliśmy. Są takie sprawy, których się nie da odzyskać już. Ale Pan Bóg zrobi wszystko, żebyśmy my do tej skrzyneczki zgubione na zawsze się nie dostali. I to jest nadzieja. I z tą nadzieją właśnie chciałbym was, zostawić. A druga rzecz, o której chcę wspomnieć, to inna sprawa. Całkiem niedawno przeczytałem nowe statystyki kościelne. Co roku takie statystyki Amerykanie drukują. I parę dni temu właśnie przeczytałem statystyki amerykańskie kościelne, najnowsze. I taki byłem, wam powiem, zmartwiony, bo podają tam w tych statystykach, że w tych ankietach ludzie, katolicy odpowiadali w ten sposób, że w zasadzie 70% katolików nie wierzy w obecność Jezusa w Eucharystii, taką prawdziwą.
70% katolików amerykańskich nie wierzy w to, że Jezus jest naprawdę obecny na ołtarzu czy w Komunii Świętej, którą oni przyjmują. Oczywiście jak się weźmie tylko praktykujących katolików, takich, którzy chodzą do kościoła na msze, którzy się modlą, to to mniej jest. Wśród praktykujących katolików to wychodzi 30%. Ale to ciągle jest 30%. To ciągle 30% ludzi w kościele w Ameryce, którzy zwyczajnie uważają, że to się nie dzieje naprawdę. To jest jakaś taka pamiątka. I tak się zmartwiłem tym z jednej strony, a z drugiej strony wiem, że jedyną drogą do wiary, no to jest prosić o wiarę. Jak brakuje wiary, to trzeba się modlić o wiarę. Jezus też tak mówił apostołom. Apostołowie, jak brakowało im wiary, to szli do Jezusa i mówili: Panie, przymnóż nam wiarę. Także jedyną w zasadzie drogą, żeby wiarę odzyskać, to jest prosić o wiarę. I dlatego chcę, żebyśmy wspólnie prosili o wiarę. I zrobimy adorację w naszej parafii. Od środy, tej najbliższej, chciałbym, żeby codziennie była adoracja. Tak od poniedziałku do piątku, przed wieczorną mszą świętą, żeby była godzina adoracji. I chciałem, żebyście o tym wiedzieli, żebyście wiedzieli, że od 6 do 7 w tygodniu Jezus tu czeka. Żywy Jezus, prawdziwy Jezus. I jak będziecie tu w pobliżu, w okolicy, to zawsze, żebyście wiedzieli, że od 6 do 7 można tu zajrzeć. I że jest tu Jezus, który czeka, że jest tu Jezus żywy, prawdziwy, z którym można obgadać swoje problemy, swoje sprawy, że jest tu Jezus, którego można odwiedzić, że jest tu Jezus w kościele od 6 do 7, z którym można posiedzieć, z którym można pomilczeć, na którego można popatrzeć, że jest tu Jezus, który zwyczajnie Ciebie potrzebuje, bo On tu jest żywy, prawdziwy dla Ciebie.